A w którym momencie życia młody Paweł DeLong zdał sobie sprawę, że jest odrobina może bardziej przystojny niż jego koledzy? Wiesz co? Albo bez kokieterii. Albo bez kokieterii, wiesz, to był zawsze ogromny też, wiesz, atut i problem z jednej strony, nie? Bo w jaki sposób możesz, wiesz, komentować to, jak wyglądasz? No i teraz bądź facetem jeszcze, żeby komentować, jak to wygląda. No poprzez efekty, jakie ta ewentualna uroda przynosi prywatnie, czy w firmach. Anthony Hopkins w jednej ze swoich biografii powiedział, że są tak zwane warunki dominujące i tam wymienił chyba Ryana Goslinga, bo zobacz, Gosling raz gra w Barbie, a raz gra w Drive, raz gra w Blade Runnerze, a raz gra w La La Landzie. Chodzi o to, czy tobie, mówiąc wprost, ta ładna twarz, albo nazywana twarz ładną, pomagała, czy raczej utrudniała w aktorstwie i w życiu prywatnym? Czyli znowu w naszym kochanym kraju myślę, że utrudniała i tak jest. Ale utrudniała, to znaczy co? Ktoś ci powiedział, nie pasujesz do tej, z twarzy nie pasujesz do tej roli? Myślę, że nie ma w ogóle pewnego typu jakby bohaterów, albo bardzo wąski jest ten kalejdoskop, tak? Ta paleta tych bohaterów męskich i warto byłoby się zastanowić i chętnie bym wyciągnął nas na tą rozmowę dotyczącą w ogóle tak naprawdę archetypu mężczyzny. Ale kino jest umowne. Gustaw Holubek w filmie Prawo i pięść dla studenta ma 40 chyba parę lat jako aktor. Kino, z kinem się umawiamy na pewne warunki. Chodzi o to, czy tobie, mówiąc wprost, ktoś kiedyś powiedział, nie pasujesz do tej roli, nie pasujesz do kina. W ogóle może jesteś za bardzo. Będę unikał tego słowa za bardzo, bo ono jest, wiesz, mega niebezpieczne. Bardziej mi wydaje mi się jeszcze raz, że jest to gdzieś przypisane kulturowo do bohaterów, do których my, Polacy, jesteśmy przyzwyczajeni. Zupełnie inne typy bohaterów, mówię nawet o fizyczności, mają, nie wiem, Francuzi, Amerykanie, Rosjanie na przykład, niż Polacy. I jeżeli byście o tym tak dobrze pomyśleli, się nad tym zastanowili, jakie mamy archetypy, bo teraz o bohaterach, które byście przywołali tak i serce wam mocniej uderzyło, o, to jest mężczyzna, tak? To powiedzielibyście prawdopodobnie Daniel Olbryski, tak? Tak. No my pewnie tak, ale współczesne pokolenie na pewno już nie ma. I nie ma. I wydaje mi się, że nie ma kogoś takiego.